Panie organizatorze, zapraszam, chodź, chodź. Powitajmy brawami pana Tomale, który tutaj już drugie rozdanie, drugą edycję właśnie festiwalu starych samochodów organizuje i dzięki niemu jest taka duża frekwencja i dzięki niemu też przestało padać. Nagle po prostu pytam się, Tomaszu, będzie padał deszcz? On mówi, nie, bo dzisiaj rano się wymodliłem i ma wytrzymać do popołudnia. Także, no cóż, rozliczymy cię za te słowa, ale myślę, że będzie wszystko tak jak trzeba. Oddam ci na chwilę głos. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję wam bardzo za liczne przybycie. Chciałem tutaj też na scenę poprosić paru takich jakby pomocników tego zlotu. Marcina z starego traktoru Głogówek. Też wiem, że tutaj na scenie mamy naprawdę osoby, które się mocno angażują w tą starą motoryzację, więc jeżeli by mogli te osoby poczują się na tyle, żeby stanąć z nami na scenie, serdecznie zapraszam. I powiedzieć coś. I powiedzieć parę słów tutaj, żeby o swojej pasji. Wiem, że jest pan z Wołgi, tam stoi po prostu pan z Mercedesa. Na przodzie mamy naprawdę taką dosyć mocną osobę w wieku 80 tam paru lat. Także też go tutaj zapraszam na scenę. Szanowni państwo, drodzy goście, to ogromny zaszczyt otwierać dzisiejszą imprezę. Na początku chciałbym serdecznie podziękować panu Grzegorzowi Wnękowi za to, że od kilku lat już doprowadził do tego, że o Roskochowie mamy głośno. Tak? Dziękuję całemu sztabowi pana Grzegorza, który razem z nim pracuje. Andrzej Dereń, tutaj niebieska koszulka lidera na początku, brawo. Piotr, gdzie jesteś, Piotr? Tam gdzieś się schował. Piotr, który przez lata tu prezesował i nadal jest po prostu niezastąpionym prezesem fundacji, naszej fundacji Roskochowskiej, i Natalia, która przez cały czas organizuje i organizowała różnego rodzaju koncerty, wystawy, życie kulturalne. Także tutaj brawa dla tej trójki, która opiekuje się pałacem i opiekuje się kulturą. Andrzej jest twórcą Instagrama i Facebooka naszego. Pamiętajcie, Pałac Roskochów.
apeluję, polubcie nas, wejdźcie na nasze social media, kliknijcie w serduszko i śledźcie wszystkie nasze wydarzenia. Stamtąd też będziecie mogli czerpać wiedzę, kiedy jest jakiś koncert, kiedy jest jakieś fajne wydarzenie i wystawa. To już oddaję. Bardzo dziękuję. Kolejną osobą, której chcę podziękować, to jest pan Tomasz Tomala, dzięki któremu dzisiaj mamy okazję oglądać tutaj tyle wspaniałych samochodów. Wielkie brawa. Najważniejsze, proszę Państwa, to mieć swoją pasję. Ja się przyznam, też mam pasję. Stoi w garażu 30 lat, S124, także następnym razem też wezmę udział, jak będę mógł. Bardzo serdecznie dziękuję panu Tomaszu. Dziękuję również panu Marcinowi Kusowi, który jest reprezentantem starego traktoru Głogówek. Wielkie, wielkie dzięki za to, że przybyliście ze swoim sztabem do nas. Bardzo dziękuję. I dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami, bo to jest najważniejsze. Z okazji tego, że wczoraj był Dzień Dziecka, to myśmy tutaj przywieźli z tymi traktorami taką małą atrakcję dla dzieci. Także zapraszamy tam za chwilę na dół. Będzie się można przewieźć w beczce po oleju. Znaczy dzieci będą się mogły przewieźć w beczce po oleju, dorośli może lepiej nie. No a my zapraszamy już za tydzień do Solca w gminie Biała na zlot zabytkowych ciągników, gdzie zobaczycie między innymi to, co tam stoi na dole, ale jeszcze około 200 innych ciągników. Także drugi największy zlot w Polsce, zapraszamy serdecznie za tydzień do Solca. Przygotowując, tak organizacja przygotowała chłopców do służby wojsku, a dziewczęta do służby pomocy.